Rafał Przybylski, stulecie polskiej piłki ręcznej, bardzo dobry mecz, no ale tej jednej bramki zabrakło. No też żałujemy, że nie wygraliśmy przy tak wspaniałej publiczności tutaj. Myślę, że graliśmy dobrze, ale popełniliśmy kilka błędów w drugiej połowie, które Hiszpania wykorzystała, skontrowali nas. Potem goniliśmy, staraliśmy się to jeszcze odwrócić, ale no niestety nie udało się. Ale myślę, że wstydu nie przynieśliśmy. Jako zespół, no można powiedzieć, że jesteście na dorobku. Jakie doświadczenia właśnie wypływają i dają wam takie mecze? No na pewno każdy mecz daje nam coraz więcej doświadczenia, coraz więcej zgrania tego zespołu. Przede wszystkim czucia się na boisku ze sobą. Teraz mieliśmy jedno z dłuższych zgrupowań, gdzie mogliśmy pograć ze sobą, pobyć ze sobą. I myślę, że takie zgrupowania i takie mecze będą tylko plusowały dla nas. Też masz już sezon ligowy we Francji za sobą. Jak to go oceniasz? No myślę, że no skończyliśmy w środku tabeli, ale myślę, że graliśmy dobry sezon, ale przeplataliśmy to niektórymi kiepskimi meczami, które gdybyśmy wygrali, które powinniśmy wygrać, skończylibyśmy wyżej, ale myślę, że w środku tabeli we francuskiej lidze to też nie jest wstyd. Na jesieni rozpoczną się nowe kwalifikacje, czyli Euro 2020, Kosowo, Izrael, Niemcy. Dobry zestaw? Dla nas bardzo dobry i przede wszystkim z tymi dwoma drużynami musimy wygrać, bo to nie ma w ogóle mowy o innym scenariuszu, no a z Niemcami będziemy chcieli powalczyć i się pobić i łapać kolejne doświadczenie z jednym z najlepszych zespołów na świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.